Cześć. Dzisiaj będzie tak króciutko, mianowicie czy zastanawialiście się kiedyś, jak na przykład dodać sekundy do wyświetlanej godziny przez Wasz smartfon? Dzisiaj pokażę Wam ogólnie ukryte ustawienia w systemie Android. Ok, za chwilkę pokażę Wam, jak wejść w ukryte ustawienia. Spójrzmy, mam teraz tutaj normalną godzinę i minuty bez tych sekund. I na sam początek pokażę Wam, że po prostu wejście w zwykłe ustawienia nic tak naprawdę nam nie da, ponieważ mamy tutaj zwykłą zakładkę system i tutaj te ustawienia powinny nam się już pojawić, ale mamy zwykłe informacje o telefonie i tego typu same pierdoły. I zaraz Wam pokażę, jak to zmienić. Moi drodzy, każdy z Was posiadający smartfon z systemem Android powinien posiadać ukryte ustawienia i teraz pokażę Wam, jak do nich wejść. Na sam początek musimy tutaj sobie tą zakładkę rozwinąć i mamy tutaj oczywiście ikonkę z ustawieniami. Także musimy teraz po prostu dotknąć jej palcem i dłużej troszkę przytrzymać i powinien nam się tutaj pojawić taki specjalny komunikat. Także spróbujmy. Przytrzymuję dłużej. Puszczam i spójrzmy. Gratulujemy, kalibrator systemu UI został dodany do ustawień. I nie bez powodu Wam wcześniej pokazywałem, że wchodziłem w system i nic tutaj ciekawego nie było. A teraz spójrzmy. Pod informacjami o telefonie mamy kalibrator system UI. Także wejdźmy sobie w to i mamy tutaj notkę. Dobra zabawa, ale nie dla każdego. Kalibrator system UI udostępnia dodatkowe sposoby dostrajania i dostosowywania interfejsu Androida. Te eksperymentalne funkcje mogą się zmienić, popsuć lub zniknąć w przyszłych wersjach. Zachowaj ostrożność. Klikamy rozumiem i tutaj przechodzimy w pasek stanu i tutaj mamy przeróżne ustawienia. Moi drodzy, te ustawienia mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji systemu Android. Oczywiście tutaj możemy sobie te zakładki odhaczyć, zahaczyć. No i spójrzmy, mam tutaj teraz normalną godzinę i minuty i zrobimy sobie teraz tutaj dodatkowe sekundy. Tutaj wyszukujemy po prostu godzinę i mamy tutaj opcję pokazuj godziny, minuty i sekundy. No dobrze, naciśnijmy. I voilà, spójrzcie. I mamy sekundy. Ale teraz nie chcę tych sekund. No to znowu wchodzimy po prostu w zakładkę godzina i dajemy pokazuj godziny i minuty domyślnie. I voilà, nie ma sekund. I tutaj ogólnie mamy jeszcze inne opcje. Tak jak mówię, tutaj dostępność opcji w dużej mierze zależy od posiadanego systemu Android. No i dobrze, tutaj jeszcze mamy coś takiego jak profil nie przeszkadzać, ok. I co tutaj zrobić, żeby teraz się tego pozbyć? Musimy wejść jeszcze raz w ten kalibrator. Tutaj jeszcze Wam pokażę, że spójrzcie, teraz się pojawił taki klucz koło tej ikonki, widzicie? Kluczyk jest, dobra. Co zrobić, żeby się tego pozbyć? Wchodzimy jeszcze raz w ten kalibrator i wchodzimy sobie tutaj w te kropeczki i dajemy usuń z ustawień. I już tego nie ma. I tej ikonki również. No i co? Przechodzimy do stanu pierwotnego. Wchodzę w ustawienia. Nic ciekawego nie ma. Wchodzę w zakładki, w system. Informacje o telefonie. Bach, nic nie ma. Jeszcze raz. A teraz sobie przytrzymam. I bach. I już jest. Dobra, usunę. I to było tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Trzymajcie się. Hej, sprawdźcie sobie.